Na jednym z przedmieść Andong znajduje się muzeum, w którym są zgromadzone maski z obu Korei, a także z różnych zakątków świata. Nieopodal jest tradycyjna wioska koreańska Hahoe, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2010 roku. Wieś została założona w XVI wieku przez klan Ryu. Zachowała się tu tradycyjna architektura z tamtych czasów, rezydencje panujących rodów, drewniane domostwa pozostałych członków klanu i kryte strzechą lepianki przeznaczone dla służby. Tu się odbywają ceremonie pogrzebowe. Szkoła konfucjańska. Najstarszy budynek z XVI wieku. Drzewo zasadzone przez królową Elżbietę II, która odwiedziła wioskę w 1999 roku. Wieś jest z trzech stron otoczona przez rzekę Nakdong. Kilka kilometrów nad tą samą rzeką znajduje się Akademia Konfucjańska, zbudowana w 1575 roku i pięknie wkomponowana w otoczenie. Schody prowadzące do tego pawilonu są wycięte z jednego pnia drzewa. Kompleks mógł pomieścić 200 osób, które tu studiowały i analizowały teksty konfucjańskie, a także odpoczywały.